Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, będziemy rozwiązywali, znaczy zaczniemy rozwiązywać zadania z prądu elektrycznego, ale takie, gdzie w układach z prądem występują kondensatory. I zaczniemy od zadania takiego najprostszego, ale jeżeli chodzi o to powiązanie, łatwe powiązanie kondensatora z obwodem elektrycznym. No właśnie to będzie zadanie 10.13 ze strony 66 tego naszego trzeciego zbioru dla programu rozszerzonego nowej ery dla liceum, tak? No to muszę to zadanie pokazać najpierw. To jest zadanie tu 13. O, czytam treść. Jaka jest siła elektromotoryczna ogniwa o oporze wewnętrznym R równa się 5 ohmów zasilającego obwód przedstawiony na rysunku A. To jest ten obwód tu poniżej, zaraz pokażę. Na rysunku A, jeżeli R1 równa się R2 równa się 50 ohmów, R3 równa się 20 ohmów, a kondensator o pojemności C równa się 5 mikrofaradów naładowany jest ładunkiem Q równa się 20 mikrokulombów. Tu jest ten układ elektryczny, zawiera źródło napięcia. No właśnie, że tu mamy rzeczywiste źródło napięcia, ponieważ mówimy tu o oporze wewnętrznym źródła, ale w zadaniach bardzo często rzeczywiste źródło napięcia przedstawia się jako szeregowe połączenie idealnego źródła napięcia i tak zwanego oporu wewnętrznego. Tak naprawdę ten opór wewnętrzny jest wewnątrz tego źródła, ale znaczy traktując właśnie to rzeczywiste źródło jako połączenie szeregowe źródła idealnego i oporu wewnętrznego, uzyskujemy dobre wyniki. No ja to jest, narysowałem tam na tej kartce, więc zaraz wszystko będzie widoczne, więc wypiszmy, właśnie proszę narysować ten rysunek oczywiście. Zresztą jak go pokażę tu w powiększeniu zaraz. O. Więc rysujemy ten nasz rysunek, źródło napięcia, opór wewnętrzny tego źródła, czyli to jest właśnie nasze źródło, to rzeczywiste, kondensator, trzy oporniki i przewody oczywiście bezoporowe, które z tego wynika. No i dane wypisujemy. R1 równa się R2 równa się 50 ohmów, R3 20 ohmów, pojemność 5 mikrofaradów. No można to, no mikro to jest 1 milionowa, czyli 10 do minus 6. Akurat w tym zadaniu, znaczy jakbyśmy tak popatrzyli na wzór końcowy później, to akurat ta zamiana tego mikro na 10 do minus 6 nawet nie byłaby potrzebna, ponieważ tam będzie we wzorze końcowym będzie dzielenie Q przez C, więc to mikro, czyli znaczy 10 do minus 6 ulegnie skróceniu, ale jak ktoś wstawi oczywiście te wartości, no to też oczywiście będzie dobrze. No i teraz jakiś tam plan rozwiązania. Popatrzmy, czego tu nie wiemy. Mamy wartości wszystkich tych trzech oporów i szukamy wartości siły elektromotorycznej. Więc jakie mamy znaczy gdyby nie było tego kondensatora, gdybyśmy nie mieli żadnej wiedzy o tym kondensatorze, no to ile mielibyśmy niewiadomych? Siłę elektromotoryczną źródła to jest jedna niewiadoma. Natężenie prądu, ale właśnie o tym natężeniu jeszcze powiem. Teraz zobaczmy, jakie tu prądy płyną. Znaczy, oznaczmy prąd płynący w tej gałęzi, czyli w tej gałęzi, w której znajduje się to źródło, jak symbolem I. I teraz no, ten prąd tu płynie, tak? I teraz w przypadku prądu stałego, kondensator to jest przerwa w obwodzie, czyli prąd stały przez kondensator nie płynie. Prąd zmienny sobie z tym radzi. W jaki sposób, to dowiemy się później. Nie tak, że ładunek przepłynie przez ten kondensator, ale
pewnym stopniu będzie można mówić, że prąd zmienny, ale również przemienny płynie przez kondensator. Więc dla prądu stałego kondensator to jest przerwa w obwodzie, więc tędy prąd nie może płynąć, więc cały ten prąd, który tu płynął, musi płynąć dalej, czyli przepływa przez opór R3. Tu więc oznaczyłem symbolem i również prąd płynący w tej gałęzi, czy stąd dotąd, aby podkreślić, że wiem, że ten sam prąd płynie właśnie przez to źródło i również przez opornik o oporze R3. No i dalej ten prąd o natężeniu I, tu rozpływa się na dwa prądy, tu I2, no I2 płynie przez ten opornik. Dlaczego? No bo przez kondensator nie płynie, bo tu jest przerwa w obwodzie. Cały ten prąd, który tu wpłynie, musi przepłynąć przez opornik R2, a część płynie przez opornik R1. I tu są możliwości, gdyby tylko nam chodziło o rozwiązanie zadania przy tych danych, które tu są, no to można by to częściowo w pamięci prawie obliczyć. To właśnie jedną z trudniejszych części tego zadania, bo jeżeli te opory są R1 i R2 takie same, to te natężenia, czy ten prąd o natężeniu I rozdzieli się na dwa prądy też o takim samym natężeniu, czyli to I będzie równe I1 plus I2 i te I1 i I2 powinny być wtedy takie same, skoro na takie same są opory, więc prąd o natężeniu I1 to będzie stanowił połowę natężenia prądu I. Ale tak byśmy rozwiązywali, gdyby chodziło nam tylko o wynik przy takich danych liczbowych, a my chcemy obliczyć, rozwiązać to zadanie dla dowolnych wartości oporów, gdy one nie są nawet takie same. Ale oczywiście wzór, który uzyskamy, będzie również prawdziwy dla tego szczególnego przypadku, tego najłatwiejszego, gdy te opory R1 i R2 są takie same. No i właśnie, więc ten prąd o natężeniu I rozdziela się na dwa prądy, o natężeniu I2 i natężeniu I1. I potem znowu się te prądy łączą się i tu płynie prąd o natężeniu właśnie I. Tak? I teraz właśnie, jak w układach elektrycznych znajdują się prądu stałego, znajdują się kondensatory, i mamy jakąś wiedzę albo chcemy obliczyć jakąś wartość opisującą kondensator, albo znając wiele wartości, dwie wartości opisujące kondensator, chcemy wykorzystać je do obliczenia tam cech tego obwodu elektrycznego, wartości oporów, natężeń prądów, sił elektromotorycznych, to tą wielkością, która łączy nam obwód elektryczny z kondensatorem, jest napięcie, bo napięcie to jest różnica potencjału, czyli napięcie między okładkami kondensatora to jest różnica potencjałów między okładkami, czyli między tym punktem a tym punktem. Czyli jeżeli znalibyśmy napięcie między tymi okładkami, to znamy napięcie między tym punktem, a napięcie między dwoma punktami jest takie samo, jeżeli liczymy je na dowolnej drodze, czyli napięcie, różnica potencjału między tym punktem i tym jest taka sama na tej drodze, jak i na tej drodze. Czyli napięcie na oporze R3 co do wartości bezwzględnej jest równe napięciu na tym kondensatorze o pojemności C. No i jeszcze przypomnę, jak radzić sobie z tymi obwodami. Jeżeli mamy w obwodzie elektrycznym płyną jakieś tam prądy, to ten fragment przewodnika, który ja teraz pokazuję, to jest przewodnik, czyli na tym fragmencie przewodnika o takim dziwnym kształcie nie ma żadnego elementu elektrycznego, na którym następuje zmiana potencjału, czyli nie ma tu żadnego opornika, czyli opór tej części obwodu, który pokazuje, jest równy 0. To nawet jak płynie prąd przez przewodnik o oporze równym 0, no to oczywiście to nigdy nie jest równy 0, ale to tak zakładamy w tym zadaniu, w takich zadaniach, i komasujemy ten opór tam tylko w niektórych miejscach dla naszej wygody, to wszystkie punkty, które teraz pokazuję, mają taki sam potencjał, bo nawet jak płynie tu prąd, no to zmiana potencjału na oporze to jest R razy I. Skoro to R jest równe 0, to nawet jeżeli I jest znaczące, to 0 razy cokolwiek to jest 0. Czyli wszystkie punkty, które teraz pokazuję, mają taki sam
potencjał. Czyli potencjał tego punktu jest taki jak tego punktu, jak tego i również jak tego. Potencjał tego punktu jest taki jak tego punktu, a więc również tego i również tego. Czy różnica potencjału między tymi punktami jest taka jak między tymi punktami, czy na kondensatorze. Czyli to, co będzie łączyło kondensator z obwodem elektrycznym, znaczy wielkość, którą możemy użyć w jakimś równaniu, no, że właśnie, żeby równanie ułożyć, to musi coś być równe czemuś. Tu akurat napięcie na kondensatorze będzie równe napięciu między tymi punktami, więc również napięciu między tymi punktami liczonym na dowolnej drodze, czy takiej. Czy gdybym obliczył napięcie między tym punktem a tym idąc taką drogą, o, czy bym szedł taką drogą, czy taką drogą, to na każdej z tych dróg napięcie byłoby takie jak między okładkami kondensatora. No dobrze, no to w takim razie zacznijmy rozwiązywać. Najpierw właśnie wykorzystajmy to, co wiemy o kondensatorze, te wielkości, które nam podano w zadaniu opisujące cechy kondensatora naładowanego, wykorzystajmy do obwodu elektrycznego. Natomiast jedyną wielkością, którą możemy wykorzystać, to jest napięcie między okładkami kondensatora i da się je obliczyć, znając jego pojemność i ładunek. Tu jeszcze oznaczyłem, że tu jest ta okładka jest naładowana dodatnia, a ta wiem, skąd to wiem, bo z tej strony, gdzie jest tu większy potencjał źródła, biegun źródła napięcia o większe potencjale, z tej strony naładuje się dodatnio nasz kondensator, a z tej strony, gdzie jest mniejszy potencjał źródła, naładuje się ujemnie. Dlaczego? Bo wektor natężenia pola elektrycznego wskazuje kierunek malejącego potencjału, więc tu potencjał maleje od tego bieguna źródła do tego bieguna, czy w tym, którym maleje potencjał, to również tu musi potencjał zmniejszać się, a będzie to tak, jeżeli tu będzie ładunek dodatni, a tu będzie ujemny. Bo wtedy linie pola elektrycznego tu wewnątrz kondensatora będą skierowane od okładki naładowanej dodatnio do okładki naładowanej ujemnie. Jak ktoś powie, a skąd to wiemy? No, bo gdybyśmy umieścili tu wewnątrz między okładkami kondensatora dodatni ładunek próbny, to ta okładka by go, ten ładunek dodatni by go odpychał w lewą stronę, a ten ujemny by go przyciągał w lewą stronę, czyli działałaby siła elektryczna w lewą stronę, a siła elektryczna działająca na ładunek dodatni jest zgodna z natężeniem pola elektrycznego, czyli duże E, a natężenie pola elektrycznego wskazuje kierunek malejącego potencjału, czy w tym kierunku maleje potencjał. Czyli rzeczywiście przy założeniu, że to jest ładunek dodatni, a tu jest ujemny, to w tym kierunku maleje potencjał, a powinien się zmniejszać, ponieważ tu też w tym kierunku na źródle maleje potencjał. Bo ten plus oznacza większy potencjał tego bieguna źródła, a ten minus oznacza mniejszy potencjał. No tyle takiego krótkiego powtórzenia o związku między natężeniem pola elektrycznego a różnicą potencjałów. No i teraz właśnie przypominamy sobie definicję pojemności kondensatora, to C to jest Q przez U. My znamy akurat C i Q, a szukamy U, no to przekształcamy ten wzór, U to będzie Q przez C, czyli napięcie na kondensatorze to UC, oznaczymy to jako UC, to napięcie, czy różnica potencjałów na kondensatorze to będzie Q przez C. I tak jak powiedzieliśmy, że to napięcie na kondensatorze jest równe napięciu na tym oporze R3, czyli to jest UR3. Na razie tu są bezwzględne to UR3 jako bezwzględna wartość tego napięcia na oporniku. No i teraz właśnie, jaka jest wartość bezwzględna napięcia na oporze? No to znamy definicję oporu elektrycznego. Opór to jest R, to jest U przez I, czyli U to jest R razy I, czyli loczyn oporu i natężenia prądu, który płynie przez opornik, to jest napięcie na tym oporniku, czyli napięcie UR3 to jest opór ten R3 razy I, gdzie I to jest natężenie tego prądu, który płynie przez ten opornik. No to teraz możemy porównać, skoro to UR3 jest równe UC, czyli Q przez C, i to UR3 jest równe jednocześnie R3 razy I, no to jest równe temu. Porównujemy R3 razy I z Q przez C,
No i z tego my akurat chcemy obliczyć, no to wszystko znamy oprócz natężenia prądu, więc przekształcamy, obliczamy natężenie prądu. I to będzie Q przez C razy R3. No moglibyśmy, mamy wszystkie tu dane, jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy obliczyć wartość liczbową, ale nas pytają tylko o siłę elektromotoryczną, to proszę pamiętać, że na tym wyższym już poziomie, już licealnym albo na studiach, to raczej wyżej się ocenia, jeżeli wyrazi ktoś wielkość poszukiwaną na literkach jeszcze, tylko poprzez te wartości pierwotnie podane, czyli te dane podstawowe. Obliczanie wartości pośrednich i wstawianie wartości liczbowych do kolejnych wzorów no, jest niżej oceniane. A dlaczego? Ponieważ jeżeli my znajdziemy wzór, znaczy wyrażony tylko przez te symbole, to możemy tylko zmienić wartości, to uzyskujemy wzór, który jest prawdziwy dla dowolnych wartości właśnie tych wielkości R1, R2, w tym akurat zdaniu, R1, R2, R3, C i Q. I R małe jeszcze, tak? No, jeszcze tu zabrakło właśnie w danych jeszcze nie dopisałem jednego, małe R równa się 5 ohmów. Tam możecie zobaczyć w treści. Czy jeszcze opór wewnętrzny źródła, R małe równa się 5 ohmów. Znaczy często się oznacza symbolem R mały ten opór wewnętrzny, a czasami duże R z symbolem W czy RW. I to może jest dozwolone. Ponieważ oni oznaczyli nam to R, musimy się tego trzymać. Jakbyśmy my oznaczali, no to pewnie ja bym oznaczył jako R duży z indeksem.